mamy mieszańce może mięsnych ras, ale z główną przewagą limuzena. Kiedyś mieliśmy dość spore stado mlecznej krowy, teraz tylko i wyłącznie opasy plus mamki z młodzieżą. Mieliśmy prawie 650 sztuk całego stada, było 250 dojnych, a teraz tak naprawdę odbudowuję z powrotem stado, ale tylko mięsne. Opasów mam około 50 sztuk, a mamek z młodzieżą około 100. Do niedawna sprzedawaliśmy głównie odsadki, ale stwierdziłem, że mamy trochę więcej tej paszy, więc będziemy sprzedawać już główne dorosłe opasy. A jak kwestia żywienia? Głównie to jest nasz towar i nasze pasze objętościowe, kukurydza, trawy właśnie gorzowska i w tym roku dorzuciliśmy do tego sorgo. I pasze, które robimy u siebie, treściwe, które robimy u siebie w naszym gospodarstwie. Raczej większość robimy po uprawach jęczmienia ozimego, który szybko u nas schodzi w naszym rejonie i zdążamy jeszcze do jesieni zrobić jakby drugi plon. I bazujemy jakby na tym drugim plonie, co nie obciążamy jakby głównego przychodu, co daje nam lepszy plus. Musimy urozmaicać, tak? Jednak dywersyfikacja przychodów jest na pewno korzystniejsza w tym wypadku. Będzie Pan dalej inwestował w bydło mięsne? Myślę, że tak. No po to zrobiliśmy tą wiatkę, która w tym momencie nam pomaga w łatwości utrzymania tego bydła. U nas w gospodarstwie hodujemy angusa czarnego i angusa czerwonego. Bydło te charakteryzuje się mięsem o świetnym przeroście, jest tam lekki marmurek, mięso jest kruche, szczególnie jeśli ono jest wysezonowane. Także jakościowo jest to bardzo dobre mięso, ale nie każda ubojnia też chce zapłacić za mięso jakościowe. Bardzo często liczy się dla ubojni po prostu ilość mięsa i zysk oczywiście. Jeśli są warunki do hodowli bydła mięsnego i są te możliwości odpowiednie, no to myślę, że można, tak jak u nas w gospodarstwie, w tym kierunku pójść. Są też hodowcy, którzy uważają, że jest to mało opłacalne, muszą dużo pasz kupować i nie są w stanie wyprodukować paszy w ramach własnego gospodarstwa. No i wtedy ta opłacalność znacząco spada, no dlatego oni chyba się ukierunkowują na jednak likwidację czy tam zmniejszenie stada bydła. Sytuacja na rynku bydła mięsnego jest chyba dosyć stabilna. Te wahania cen są raczej minimalne. Mówi się coś o jakichś lekkich podwyżkach, ale to nie są jakieś duże skoki cen. U nas w gospodarstwie w tej chwili przygotowujemy się do sprzedaży tego bydła, które już jest, ma powyżej 700 kg i one będzie sprzedane częściowo do ubojni, a częściowo też przetworzymy w własnym gospodarstwie na mięso do ostatecznego klienta. Czyli to opłaca się samemu po prostu przetworzyć, tak? Tak, no zdecydowanie sprzedaż bezpośrednio z gospodarstwa jest bardziej opłacalna niż sprzedaż do ubojni, no ale wymaga też poświęcenia dużo czasu, środków i no jest to bardzo absorbujące jednak zajęcie. Trzeba też mieć oczywiście grupę klientów, którzy są w stanie zapłacić wyższą cenę za produkt z gospodarstwa. Dwa lata temu zlikwidowałem całkowicie trzodę chlewną i zostałem tylko przy bydle opasowym. Są różne okresy, jest troszeczkę lepiej cena, jest troszeczkę gorzej, ale zawsze można na swoim wyjść. Zostanie obornik i jednak na tym bydle mięsnym jakiś tam dodatkowy zarobek jest. Mimo nie mamy za dużo hektarów, to po prostu tą hodowlę trzeba mieć. Oczywiście no, obornik jest później pod uprawę czy kukurydzy, no, to jest co 3 lata jest obornik wywożony na zmianowany, jest na inne pole, także to jest cenny nawóz. Jest całkiem inna struktura ziemi po oborniku. A jak wygląda sprzedaż? Ja sprzedaję tak w około, jak są 2 lata, także teraz będę sprzedawał jedne sztuki, później coś koło stycznia następne. Znowu będę kupował, tak żeby była rotacja, że tak cały czas staram się nie przekraczać dwóch lat, dwóch i dwóch miesięcy staram się nie przekraczać. Ceny no z tego co słyszałem to są w tej chwili troszeczkę wyższe na byki, podrożało troszeczkę bydło. Także mam nadzieję, że to się utrzyma do tego czasu jak będę sprzedawał i
można będzie coś na tym zarobić. Aczkolwiek no, znowu jak się kupuje cielaki, to też są troszeczkę droższe, także no, ale jakoś to kółko trzeba zamknąć. Także myślę, że będzie dobrze. Podobna bydła była tutaj od zawsze, no ale no, niestety kończy się już. Krów już nie ma, zostało troszeczkę jeszcze młodzieży, która gdzieś jeszcze może do roku czasu i zostaną obiekty puste. Podjąłem taką decyzję, bo ceny za to bydło dzisiaj nie odzwierciedlają kosztów, jakie się ponosi. Koszty robocizny, koszty nie wiem, paliw, przygotowania pasz. No, a skala też tej hodowli do całego gospodarstwa to jest taka troszeczkę bardziej jako hobby niż jako źródło dochodu dla nas dziś. Mleczne potrzebuje dużo pracy, mięsne mniej, o wiele mniej, ale też musi być skala tego. No, ktoś, kto ma mniej ziemi czy więcej łąk, oczywiście zasadne jest przejście na hodowlę bydła mięsnego. No, my tutaj mamy głównie pola uprawne, także że no to nie, no taka decyzja. A jeśli chodzi o te właśnie łąki, co na ich miejscu będziesz miał? To w zasadzie 90% jest do zagospodarowania, no, czyli będą normalnie uprawy, takie jak siejemy kukurydza, rzepak. Do przeorania. Do przeorania, tak.